próbuję tu naobringować o Najgórze Pszczoła śledztwo dotyczące wydarzenia, które miało miejsce na terenie hali w Przyrekie. Postępowanie zostało wszczęte w związku z pożarem oraz wynikiem substancji łatwopalnych poprzez zgromadzenie zagrożenia dla zdrowia i życia osób oraz mienia wielkiej wartości. W toku tych czynności przeprowadzono już przesłuchania ze świadkami oraz zabezpieczono monitoringi. Wczoraj w godzinach popołudniowych przeprowadzono wstępne oględziny na miejscu zdarzenia, jednak z uwagi na to, że akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa, postępowanie te zostanie przeprowadzone w kolejnych dniach z udziałem również biegłych z specjalizacji. Chciałabym również poinformować, że Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze w 2021 roku skierowała akt oskarżenia przeciwko 8 osobom, które były związane właśnie z tym procederem składowania odpadów w Przylepie. Prokuratura oskarżyła 6 osób związanych ze spółką, która wynajmowała halę w Przylepie, a także dwóch urzędników, naczelnika starostwa powiatowego oraz inspektora, którzy dopuścili się zaniechania czynności w związku z wydawaniem decyzji o pozwoleniu.